Siemaneczko, z tej strony Dim2 i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek Shacks and Fidget. Co dzisiaj w programie w ogóle? Powiem Wam tak, no dobra, Warta nie chciała się zakończyć, ale się zakończyła. Niestety moja awanturniczość kończy się bardzo szybko, tak jak grzybki. Lustro jeszcze jest niepełne, zostało mi chyba raz, dwa, trzy, cztery z pięć sztuk, więc tutaj myślę, że coś koło tego wyjdzie. Natomiast cały ekwipunek poszedł w gol, to znaczy w siłę i w wytrzymałość tak naprawdę. No dobra, lochy. Co z lochami? Na razie mam jeden zakończony. Grotę korsarza na razie męczę, bo to wychodzi najlepiej. Natomiast wiem, że następnego dnia będę musiał męczyć kopalnię goblinów. To się chyba wydaje, że tak nazywa. Dobrze mówię? Zaraz zobaczę. Chyba tak. I to wiem, że będzie w porządku. Natomiast co do samego męczenia tutaj innych ludzi, to powiem Wam, że to wygląda całkiem w porządku. Bitwa. Tak, brodzik. To chciałem Wam pokazać. Dzisiaj na początku chciałem pokazać Wam brodzik, czyli to jest taki pierwszy dungeon gildyjny. Z następnego odcinka będę pokazywał te, co które udało nam się kolejne zrobić. Natomiast następny odcinek będzie jak dopiero wbije 75 poziom, gdy będę miał dostępne jakiekolwiek pety i będę mógł ogarnąć, o co w nich chodzi. Chyba, że jedna osoba pozwoli mi nagrać ze swojego konta, wtedy pokażę Wam, o co chodzi z petami. I zobaczymy, jak to wygląda trochę wyżej i ten odcinek będzie o wiele szybciej. Natomiast jeśli chcecie się przyłączyć, zapraszamy na świat szósty, międzynarodowy. Aktualnie do dziś przyjdziemy od 30 minut, z tego względu, że chcemy trochę zaszaleć, a wiecie, no, z 240 nie będziemy jak szaleć, jeśli wbijemy do top 100, bo ona nas zmierzy nam pojedynczo. Więc jeśli chcecie, macie rejestracyjny link w opisie. A jeśli chcecie po prostu pograć w Shakes and Fidget, bo to wygląda całkiem w porządku, powiem Wam. Myślałem, że będzie o wiele gorsza, jeśli ta przeglądarkowa gra. Ale jest zrobiona bardzo fajnie, zbalansowana, jest w miarę okej. Trzeba patrzeć na liczby, trzeba patrzeć na różne rzeczy. Statystyka to jest bardzo ważna i tak naprawdę, jeśli ktoś lubi statystykę, to będzie wiedział, jak ogarnąć taką grę, żeby, nie wiem, na 30 levelu wbić się w top 1. Myślę, że nie miałby najmniejszego problemu z tym. Dobra. Twierdzami, bo w PvP miałby problem o wiele większy, bo tam trzeba pokonywać osoby w bardzo podobnym stopniu z levelami. Kolega zgarnął nam chyba wszystko do mu, bo zostały dwa potwory i my prawdopodobnie nie zgarniemy zupełnie expa. Chyba nawet do mnie nie dojdzie, bo jeszcze siebie na liście nawet nie widzę, to jest najśmieszniejsze. Dobra, banszę pokonana i została nam złota kaczuszka. Maju, przyspieszmy trochę. Dobra, chyba do mnie dojdzie. Albo nie, bo Achuk wszystko zabije. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No i co, nie dojdzie do mnie. Chyba levelami idzie, co się wydaje. Mam trzeci największy level w Lili. Ale to jest na pewno niezbyt długo tak będzie. 3392 expa, a ja widziałem na filmie, że za to jest 300 expa. 300 tysięcy expa. No to lipa. No dobra, to widzieliśmy, co wszystko jest. Grzybiarz mnie nie interesuje, postać. Co my tu w ogóle zmieniłem? Mam już klejnoty wszędzie wsadzone, więc sami widzicie, że trochę mi poszło w górę, trochę poszły staty w górę. 15 tysięcy ataku, 238 tysięcy HP, 55 level. Nie jest tak źle, myślałem, że będzie o wiele gorzej, natomiast pokażę następny raz na 75. Myślę, że tak levelu. No chyba, że uda mi się zdobyć zgodę od jednej osoby na nagrywanie z jego konta przez jeden odcinek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pewnie będzie oglądał ten odcinek. Moja świadomość się rozwija. Cały czas coś ulepszam, cały czas coś zmieniam, cały czas coś jest ulepszane, więc tutaj nie ma problemu. Następne do ulepszenia będzie twierdza. Potem będę musiał mur do 11 poziomu strzelić, bo to będzie dosyć długie. Natomiast tutaj zauważyłem, że no dobra, zdobywanie surki to jest bardzo łatwy sposób. Nie można powiedzieć, że nie. Jest banalnie prosty. Uwierzcie. No właśnie, tutaj widzicie. Trafi się wreszcie kogoś. Tylko, że tutaj to za 17 to trochę lipa. No ale tutaj już jest 17 do 4600. Więc dużo zdobyłem. Dużo mi dało. Ale tutaj 36 niestety nie miałbym chyba żadnych szans. Ale się zwraca. To się na pewno zwraca. Arena. Z tej areny nie korzystam. Wolę tą arenę. Przeszukiwać wszystkich, patrzeć swoje HP, patrzeć ich HP, patrzeć ich atak, żeby to nie było tak, że wiecie, w ciemno, bo w ciemno to niestety, ale nie powinno się grać. 12 tysięczne miejsce jestem, więc jest całkiem nieźle. Myślałem, że w tym odcinku zejdę
trochę wyżej, ale natomiast tak pomyślałem, że a może jednak nie wiem, tutaj chyba trafiłem całkiem w porządku. Jednak zauważyłem, że trzeba patrzeć, kto ma największy level i jest całkiem daleko. Jeśli ktoś ma daleko level, to znaczy, że musiał spaść. Tu prawie się nie udało, ale wyszło. Szczęście, tak, ja wiem, za szczęście mam o wiele za mało, nie mam miksturki, która mi podnosi procenty. Minimalne szczęście to jest jakieś 30% dla mojej klasy. Tutaj nie został odparty nam atak jeden kill jedyny, ale no już, atak na brodzik został zrobiony, więc tu się cieszę, że wyszło. Następne jest za 207 tysięcy złota, więc będę musiał znowu ja wpłacać. No widzieliście, mój status złota, niestety lipny. Natomiast grzybki z karczmy zauważyłem, że da się po pewnym czasie wpłacać na gildię, więc tutaj chyba nie ma żadnego problemu. Natomiast jedyny mankament może być taki, że warta. Myślałem, że jest o wiele lepsza. Ja sobie zrobiłem kolejną postać. Tak dla zabawy. Nie chcę oglądać karczma. Chciałbym zobaczyć w ogóle, jak się gra magiem. Zdobyłem przedmiot, który akurat się udało. Więc jak widzicie, ten damage cały czas rośnie. 12 poziom. Ja wiem, to jest malutko. Malutko, malutko, malutko. Ale on rośnie. Spokojnie. Jeszcze brak popili. Gdy ja siedzę i robię filmy, to naprawdę dla mnie to jest w porządku. Tu się udało zabić zjawę. No i cóż, jeszcze mogę polecieć w jakieś inne miejsce. Zauważam, że czasem mam czerwone tutaj jakieś cudo. Nie wiem, o co chodzi. Czy to jest epicki jakiś item, czy coś. Chyba coś w ten deseń. Natomiast ja powiem tak. Mac jako tak sobie radzi. Na razie chcę mu przebić do 10 tysięcy HP i 3000 ataku, żeby miał, żeby to sobie jako tak radziło. Ale na razie warta lochy, warta lochy, warta lochy. Tu więcej nie potrzebuję. Ta postać ma jeden dzień, więc to nie jest jakoś tak, wiecie, mega. Tutaj mam jakiegoś nowego człowieka, Bastek. No mój, to sami widzicie, cieniutko na razie. Ale ten Bartek. No. Łucznik. Świadowca znaczy. Okej, 4 minuty do końca tutaj, ale jeszcze tak naprawdę zobaczyć możemy. No cóż. To fajnie, bo każdy loch zwiększa nam procent. Wróćmy jeszcze. A może jeszcze na tego trolla. Nie pamiętam, jakie miałem maila i niestety mogę potwierdzić tego maila. Nie wiem, się sprawdzić. Co z lochem? Da radę zrobić? Chyba nie da rady zrobić. Tutaj trochę, no to jest podobnie, to jest tak samo, tylko to jest pierwsza moja postać, jaka zrobiłem, że chciałem zobaczyć, o co w ogóle w tym Shade and Fidget chodzi. No i wyprawiam wojownika, trochę żałuję, bo myślałem, że wojownik będzie silny, mega pro i tak dalej, ale okazało się, że w top 1 są w ogóle same ninja, sami wojownicy, wojowników prawie tam nie ma, sami łotrzycy, łotrzyk i mag. Top 1. Tutaj twierdzę, na razie nie będę rozwijał w żaden sposób. No i tutaj mamy, proszę bardzo. Kryształy też nie wiem, o co chodzi, ale myślę, że kiedyś się dowiem. Niebawem się widzimy z powrotem, pewnie 75 level wbiję, więc do zobaczenia, pa, pa.